Szef faktów TVN, Kamil Durczok. Gida ma w tym roku 45 lat, dosyć sporo. Za pana kadencji, czyli 27 lat temu. Takie są fakty. Chciałem się dowiedzieć, bo wszyscy wiedzą, że Egida Radio Studenckie, możliwość rozwoju, jakieś pierwsze kroki w zawodzie, ale te 27 lat temu, co pana najbardziej denerwowało w Egidzie? Co sprawiało, że w Egidzie wrzało i z jakimi problemami borykało się wtedy to radio? Najbardziej mnie kurzał Jędrzej Jędryk, a późniejszy poseł Prawa i Sprawiedliwości, więc... Ale nie dlatego, że był człowiekiem niesympatycznym, tylko on miał audycję przede mną i wiecznie ją przedłużał. Tak z grubsza bez przerwy puszczał YouTube i opowiadał o chyba wtedy dwóch płytach YouTube, bo nie pamiętam już dokładnie, ale więcej zdaje się nie zdążyli wyprodukować. A ja miałem audycję zaraz po nim i wiem, że on wiecznie przeciągał. No, 3 albo 4 minuty zawsze mi zabierał z tego mojego czasu. A serio, to nic mnie tam oczywiście nie wkurzało wtedy, dlatego że to było jak ziemia obiecana. Wszedłem do pomieszczenia, gdzie facet mówił do jakiegoś urządzenia, to wszystko się rozchodziło na... Jakby tak dobrze policzyć, to na 3,5 akademika, a nie, na 2,5 akademika, bo tak trójka cała była zepsuta i tam nas nie słuchali. Na dwójce, jak cię mogę. A siódemka była w połowie zradiofonizowana, więc... Ale to i tak było wszystko magiczne. Co gorsza, dokładnie w tym momencie poczułem, że studia, na które właśnie zdałem i które teoretycznie miały zdecydować o tym, kim będę w życiu, gdzieś się oddalają w bliżej nieokreślonym kierunku i że już nie chcę być prawnikiem, tylko chcę być dziennikarzem. Także to był dość radykalny moment w moim życiu. W każdym razie ja się zajmowałem muzyką i w ogóle chciałem być bardzo Markiem Niedźwieckim albo Piotrem Kaczkowskim albo Tomaszem Beksińskim. I zresztą w takim samym charakterze trafiłem do Radia Katowice, bo zaczynałem tam jako dziennikarz muzyczny dopiero kiedy wpadłem w ręce Krysi Bochenek, to ona postanowiła zrobić ze mnie dziennikarza. No, pełną gębą, jak to było. Myśmy wtedy wymyślili coś, co dzisiaj wam w dobie internetu się wydaje czymś całkowicie oczywistym, co zresztą praktykują rozmaite stacje, a wtedy było bardzo nowatorskie. Znaczy, ja zaprosiłem Telewizję Katowice do tego, żeby przyjechała do radia i nagrywała raz w tygodniu moje rozmowy z politykami. One były rano rejestrowane w radiu, w pomieszczeniach radiowych, po południu były emitowane w Telewizji Katowice. I to jakoś tak bardzo zagrało, bo to był pomysł, którego... Znaczy radio w ogóle było jeszcze ciągle miejscem magicznym. Ludzie nie wiedzieli, jak wygląda radio. Dzisiaj praktycznie, nie wiem, jak się słucha Moniki na przykład w Zetce, czy jak się słucha RMF-u, to potem nie ma żadnego problemu, żeby fragment jakiegoś wywiadu polityka, który, nie wiem, rano się pojawił w radiu, a potem już gdzieś zniknął na cały dzień, albo zawstydził się w związku z tym, co powiedział, żeby to wyciągnąć, bo to jest również online'owo w internecie dostępne. Ale wtedy to było coś bardzo fajnego, ale za radiem tęskniłem i tęsknię do dzisiaj. Powrót pewnie nie, bo to już za mocno gramy i za duże mamy narzędzia w rękach, w faktach, żeby myśleć o powrocie takim absolutnym do radia. Natomiast wiecie co, w radiu zapach radia o poranku, atmosfera radia o poranku, to jest coś jedynego, absolutnie niepowtarzalnego. Znaczy, 6 rano, kawa, korytarz radiowy i studio radiowe, to jest coś tak magicznego, że żadna telewizja, żaden wieczór wyborczy. A nie wiem, a może to też, ja już jestem stary i sentymentalny i nie wiem, może to jest takie wspomnienie miłości pierwszej dziennikarskiej, tak? Może z tego się to bierze. Ale dla mnie zawsze była w tym jakaś magia, więc jak zaproponowała Trójka prowadzenie porannych rozmów, to było parę lat temu, to przez 1,5 roku z nimi współpracowałem. Jak RMF zaproponował, to też prawie 2 lata współpracowaliśmy z chłopakami. Chociaż to bolesne, bo jak się domyślacie, życie ma wiele różnych fajnych stron, niektóre są wieczorem, więc potem pobudka o 4 czy 4:15 rano jest bolesna, ale warto. Ta redakcja informacyjna to jest ten najtrudniejszy kawałek dziennikarstwa, czy istnieją jakieś inne, jeszcze trudniejsze aspekty? Trudno powiedzieć, bo to
to nie ma prostych odpowiedzi na to. Tak? Każda z tych prac ma swoją specyfikę, ma swój urok, ma swoje ciemne strony. Dziennikarstwo, nie wiem, publicystyczne, takie, w którym tworzy się jeden program, to jest rzecz i trudniejsza, i prostsza. Kiedy mamy cały team do dyspozycji, to jednak łatwiej te 20 kilka minut ogarnąć i jeszcze zrobić to na jakimś poziomie. Kiedy jest się samemu i ma się 50-minutową przestrzeń, którą trzeba ukształtować, zaprojektować, poprowadzić, wypełnić, no to jest to strasznie trudne, bo jest czas start, jest program na żywo i radź sobie, chłopie, no, albo z tymi gośćmi jakoś tam zawalczysz, albo oni zawalczą z tobą. No. To jest takie zero-jedynkowe. A z kolei, jeśli chodzi o dziennikarstwo informacyjne, to też jest inna bajka zupełnie, bo to jest gra zespołowa. Z jednej strony, jak mówię, trochę łatwiej, bo jednak kolegium rano w faktach to jest coś no, jedynego w swoim rodzaju. W kilku kolegiach i w kilku redakcjach w życiu pracowałem, ale to jest bardzo specjalny zespół, świetny, doskonały. Też w związku z tym trudny czasami, tak? Ostry, nie pozwalający na błąd, a wychwytujący go błyskawicznie. Tam nie ma świętości, że tam szef jest. No, co szef? Szef to może jest, jak trzeba rozkaz wydać na koniec, ale jak się dyskutuje, to albo szef obroni swoje racje, albo ich nie obroni i koniec. Ale z kolei no, siła rażenia programów informacyjnych ciągle, czego by nie mówić. My oddajemy widownię, jak wszystkie programy na świecie, Amerykanie mają ten sam problem, jak zatrzymać widownię dużych programów informacyjnych. I nie ma w tym niczego dziwnego. Najpierw mieliście, nie wiem, 150 kanałów tematycznych rozmaitych do dyspozycji w programach satelitarnych. Teraz macie internet, w którym możecie znaleźć właściwie dokładnie wszystko, łącznie z tym, co my pokazujemy w telewizji, więc jak się rzeczywiście podejmuje jakiś temat, potrafi go poprowadzić do końca, to satysfakcja z takiej normalnej dziennikarskiej roboty w programie o wielomilionowej widowni, reakcji na to jest nieporównywalna z niczym. No, jak my wyjeżdżamy z newsem i mamy coś naprawdę mocnego swojego, to potem ludzie o tym następnego dnia rozmawiają w biurze, w tramwaju, w domach. To jest duża frajda. Jak wygląda ten proces tworzenia faktów, zaczynając od kolegium, a kończąc na głównym wydaniu faktów o 19? To jest pytanie, które się uśmiechnąłem, bo to jest pytanie, które się bardzo często powtarza. Ciężko też odpowiedzieć na nie, dlatego że powtarzalność pewnych czynności jest oczywista. Przychodzimy rano do pracy, czytamy gazety, przeglądamy internet, mamy już pewne propozycje z poprzedniego dnia, mamy tak zwany list, który... Potem jest pierwsza burza mózgów, druga burza mózgów, małe kolegium, duże kolegium, podział pracy, reporterzy dostają zadania, ruszają, potem jest weryfikacja tego, bo przecież nie jesteśmy w stanie wszystkiego jakby przewidzieć, więc są tematy, które padają w ciągu dnia, rodzą się, czy kreowane są nowe, no to jest proces, przyspiesza, od 15 ma już takie tempo szalone. I potem, jeśli jest dobrze przygotowane i nie dzieje się nic nadzwyczajnego, to wiele osób, nie wiem, moi znajomi, którzy na przykład pierwszy raz się gdzieś pojawili w telewizji i przyglądali się tym ostatnim minutom przed programem i samemu programowi, było zdziwionych, że to wszystko wygląda tak spokojnie. A ja muszę powiedzieć, że uważam, że to jest naprawdę duży sukces, jeśli to wszystko wygląda tak spokojnie. A tytułem anegdoty mogę wam opowiedzieć historię, jak byliśmy na którymś z festiwali w Sopocie i realizowała go od strony telewizyjnej chyba Niemka albo Holenderka, już nie pamiętam. W każdym razie dziewczyna, która była absolutnym guru realizatorów europejskich telewizyjnych. Nagle wszedłem, tylko rzuciłem okiem, tam była sterylna cisza. Ona rzucała tylko five. I facet siedzący na piątce w kamerze numer 5 doskonale wiedział, co zrobić, czy dojechać, czy odjechać, czy panoramkę, czy przejazd. Realizatorzy mieli wszystko. Znaczy, to było coś nieprawdopodobne. Kompletny spokój, taki jakby się nie realizowało widowisko, gdzie na scenie tam miałem szaleje 50 tancerzy, dwie wokalistki i cholera wie co jeszcze. Więc to czasem wygląda, czasem oczywiście są takie akcje, że no niestety nie jest ten spokój prosty do utrzymania i posługujemy się też
nie zawsze poprawną polszczyzną wtedy, ale no, to też ma swój urok. No. Jak się coś wysypie, nie wiem, 18:50 czy 55, no to trudno, żebyśmy w spokoju rozpoczęli dyskusję, co też z tym wszystkim zrobić o tej porze, jak o 19:00 startuje. Ludzie zresztą dzisiaj nie oczekują, przecież wy też nie oczekujecie tego, żeby o 19:00 dowiedzieć się czegoś super nowego o świecie, który was otacza, bo macie w komórkach internet, słuchacie radia, nie wiem, siedzicie, pracujecie, macie komputer włączony, to któryś z portali pewnie jest. Gdzieś po drodze zerkniecie na ekran, gdzieś jest wyświetlone TVN24. Ludzie dzisiaj od wieczornych dzienników oczekują raczej takiego podsumowania, trochę pogłębienia, no wielu innych rzeczy, akurat nie chcę o szczegółach mówić, bo jestem po takich potężnych badaniach fokusowych, jesteśmy właśnie między innymi obejmujących to, czego ludzie chcą od wieczornego dziennika, ale to jest zupełnie inny rodzaj dziennikarstwa niż kiedyś, kiedy przez cały dzień ludzie byli odcięci, przy dobrym układzie mogli posłuchać radia, ale nie zawsze. I tak mieli dwa programy w tym radiu albo trzy do dyspozycji. I potem o 19:00 czy 19:30 jeszcze wtedy na wiadomości czy wcześniej dziennik telewizyjny siadali i o, to jest świat według Edwarda Kozery na przykład. Teraz jest zupełnie inaczej i to raczej autorskiego dziennika ludzie oczekują wieczorem, więc mamy czas, żeby to przygotować. Ale jasne, że tak, pamiętam jeden ze startów, jeden z pierwszych, na pierwszych miesięcy mojej pracy, gdzie się wydarzyła halęba i katastrofa w kopalni Halęba, która o 18:20 chyba mieliśmy pierwsze informacje, że coś się dzieje. O 18:50 mieliśmy to potwierdzone i praktycznie rzecz biorąc cały dziennik mogliśmy wyrzucić do kosza. I to była jazda wtedy no, zupełnie inna. Tak? To jest coś, co zresztą świetnie ma opanowane TVN24, czyli ta maszyneria zaczyna ruszać, widać, że dochodzą kolejni rozmówcy, kolejne live'y, ustawiamy kolejne wozy, kolejne połączenia, kolejni reporterzy, kolejni goście w studiu, kolejni eksperci, grafika, pogłębienie i się to wszystko rozkręca, jak ruszy, to po tej się tego walca już nikt informacyjnego, nikt nie jest w stanie zatrzymać. Wracając jeszcze na chwilę do tworzenia faktów. Czym kieruje się zespół przy wyborze tematów, albo kto decyduje o tym, że jakiś temat pójdzie, a jakiś temat zostanie odrzucony? No, na samym końcu zwykle autor dziennika, bo to jest dziennik autorski, więc Justyna i ja głównie, tak. Jasne, że się staram nie nadużywać tego prawa, ale gdzieś tam mam prawo weta, czy znacznie częściej inicjuje tematy, które wchodzą w faktach, ale reporterzy też mają swoje propozycje, też je przysyłają. Mamy umowę, że do 9:00 one mailem przychodzą od reporterów, z którymi spotykamy się godzinę później na pierwszym kolegium, więc to jest pod tym względem to jest wysiłek zbiorowy. Ale na samym końcu to jest oczywiście twarz dziennika, twarz wydania decyduje ostatecznie o tym, co w tym wydaniu się pojawi, a co nie. Bardzo, bardzo różnie się to miesza też w zależności od tego, no, po pierwsze, co się dzieje, po drugie, jaka jest ludzka wrażliwość, wytrzymałość. Są w naturalny sposób okresy, w którym ludzie są sfokusowani na coś innego. Tak? Nie wiem, zdarza się jedna, druga, trzecia tragedia z jakimś niestety dzieciakiem na przykład i widać, że wrażliwość ludzka się trochę inaczej przestaje, więc wiadomo, wtedy my też jesteśmy trochę bardziej wyczuleni. Nie wiem, w innej materii zupełnie to są kwestie naszego ruchu lotniczego, tak? Się zepsuł raz Dreamliner i drugi raz Dreamliner, a potem go uziemili w Chicago, no to było jasne, że każdy ruch tego Dreamlinera po powrocie będzie śledzony przez wszystkie media bardzo dokładnie. Na tym też polega urok tej roboty, no, że codziennie rano się wstaje tak na dobrą sprawę do innej pracy, do innej rzeczywistości, do innych zadań, do innych tematów. Ciężko się znudzić, ale to fajne. Czy największym problemem dziennikarza informacyjnego jest brak czasu, czy jest jeszcze jakiś inny poważny problem? Myślę, że brak czasu jest takim samym waszym problemem, lekarzy, dziennikarzy, jak wszystkich innych. Na pewno ten wyścig z czasem to, czy inaczej, praca pod presją czasu, to jest coś, co powoduje, że pewnie się spalamy trochę bardziej niż przeciętny urzędnik w magistracie katowickim lub jakimkolwiek innym. Ale szczerze mówiąc, ja lubię porównywać dziennikarstwo jednak do zupełnie normalnych zawodów. Odpowiedzialność dziennikarza jest
jest taka sama jak odpowiedzialność lekarza. My też możemy komuś zabrać życie w trochę innym wymiarze. I lekarz, jak popełnia błąd, też ten błąd może kosztować ludzkie życie. Albo się ten zawód wykonuje solidnie, albo nie. Albo się do niego podchodzi bardzo poważnie, albo nie. I to są jedyne różnice. Ja nie wydaje mi się... Jasne, że nie ma co udawać, tak? No, odbiór naszej roboty jest zupełnie inny. No. Wiąże się z rozpoznawalnością, z taką większą niż przeciętna chęcią komentowania, zwłaszcza dzisiaj w dobie internetu. Jezu, przecież to 40 milionów ekspertów od telewizji mamy w kraju. No, każdy się zna, każdy na forum coś musi napisać. Każdy ma swoje zdanie na temat tego, dlaczego w niedzielę nie napędziliśmy naszej konkurencji widzów, informując o tym, że będzie mecz w Spodku o Mistrzostwo Świata, tak jakby ludzie o tym nie wiedzieli. No i tak dalej, i tak dalej. Ale to odbiór tego to jest jakaś specyfika tej roboty. To, że my pracujemy na... będąc widocznymi w znacznie większym stopniu niż lekarz przyjmujący pacjentów w szpitalu, to też jest oczywiste, ale co do istoty tej sprawy, do tego, czy się podchodzi przygotowanym, czy nie, czy solidnie, czy nie, czy na odwal, czy nie, to nie ma różnicy z innymi zawodami. Proszę pana, redaktor wydania w trzecim dniu pracy, 3 minuty przed 19, powiedział, że nie mamy ani jednego materiału, bo wszystko gdzieś zginęło w jakiejś czarnej dziurze komputerowej. I pan by miał 3 minuty na to, żeby się zastanowić, co właściwie pan tym ludziom w trzecim dniu swojej, czy drugim dniu swojej roboty ma powiedzieć. A tak było dokładnie 2 maja 2006 roku. Stary system pracy w telewizji miał tę zaletę, że gdzieś była jakaś taśma, był jakiś magnetowid, był jakiś guzik i coś trzeba było przycisnąć. A przy digitalizacji pełnej, może to jest tam, może gdzieś tam, może tu się zawiesiło, a może tam się wyłączyło. I Grzesiu dokładnie 3 minuty przed 19 powiedział mi, stary, nie wiem jak ci to powiedzieć, ale nie mamy ani jednego materiału. Tu czarno było w reżyserce. I wtedy, proszę pana, słowo improwizacja nabiera zupełnie innego znaczenia. Jak to się skończyło? No ja miałem gotową jakąś formułkę, pewnie mało inteligentną, bo trudno coś wymyślić w takiej chwili na to, żeby ludziom powiedzieć, że dobry wieczór i właściwie dobranoc, bo nie bardzo mamy o czym pogadać dzisiaj z państwem. I na sygnale, na czołówce faktów dowiedziałem się, że jest, jak oni to określili, dźwignęliśmy trzeci materiał, no, czyli trzeci materiał w kolejności był, więc tyle co zdążyłem to sięgnąć po tę kartkę, bo oczywiście nie było promptera, też tam czarno było. Więc wyrecytowałem zapowiedź trzeciego materiału, którym miał być trzeci, ale poszedł jako pierwszy. Potem się okazało, że podnieśli jedynkę, więc jedynka poszła jako dwójka. Potem podnieśli coś z samego końca, więc... No i utkaliśmy chyba 16 minut dziennika w ten sposób. No to już jakoś się wyczołgaliśmy z tej sytuacji. No było to 10 minut krócej niż zwykle. No ale było. Powiedział chrzest bojowy, miałem dość solidny. No. A gdyby niczego nie odzyskali? Fakty trwałyby 30 sekund? Nie ma sensu gdybać w życiu. Naprawdę. Odzyskali, tyle. Mogę wam powiedzieć inną anegdotę, bo te badania fokusowe, o których wspominałem, to jest coś takiego, że ludzie siadają w specjalnych grupach i dyskutują. Moderator, zwykle psycholog, prowadzi taką dyskusję. A ludzie, którzy wyciągają esencję z tego wszystkiego, siedzą za takim weneckim lustrem. Jest kilka tych sondażowni w Polsce takich i to się tam odbywa wszystko. No i pojechałem zobaczyć taki fokus do Radomia 2 tygodnie temu w czwartek. I trafiłem na, jak przyjechałem z Warszawy, wysoce interesujący fragment dyskusji o Durczoku. I muszę wam powiedzieć, że to jest coś nieprawdopodobnego. A siedzą dwie osoby, oczywiście nie wiedzą, że ja siedzę za tym lustrem, no więc normalnie. I ta jedna mówi, nie, bez niego to w ogóle fakty, ja bym przestała oglądać. A on mówi, co? Taki bufon? Taki gruby z tym nalanym karkiem? I zaczynałem się tam kłócić między sobą. Myślałem, Boże, gdyby oni wiedzieli, że ja siedzę za tą szybą, pewnie ta dyskusja wyglądałaby zupełnie inaczej. Ale dowodzi tylko jednego, że odbiór jest kwestią bardzo indywidualną. To jest coś wyjątkowo osobistego. Na tym też polega osobowość telewizyjna. Niewielu jest dziennikarzy takich z prawdziwego zdarzenia, od lat funkcjonujących w takim medium jak telewizja, który byłby
jak Prince Polo, tak? Wszyscy by go lubili. No. Musi budzić emocje. No. Jeśli ja coś powiem i ma to mieć jakiś sens, jakąś wartość i być nie w części też sądem, albo mieć wartość oceniającą, no to musi podzielić ludzi. No. Więc... I zaryzykowałbym nawet twierdzenie, że znacznie trudniej jest sobie poradzić z taką świadomością, że dla iluś ludzi jest się kimś fantastycznym i kapitalnym. Znaczy odpowiedzialność po tym, jak się usłyszy pochwałę, to choćby taką jak na tym fokusie, tak, jest czymś paraliżującym, bo jak mamy kogoś, kto nas nie znosi, uważa za bufona, sierotę i w ogóle nie, to już nic gorszego nas nie może spotkać. My u tego kogoś możemy wyłącznie iść w górę, punktować. Jak ktoś mówi, jest pan kapitalny, nie wyobrażam sobie bez pana faktów, to jest coś, co człowiek zaczyna się zastanawiać. A jak użyję tego słowa, to co? To może mu się to przestanie podobać, może już nie będę taki kapitalny jak... I fatalny, autocenzuralny, samokontrolujący się mechanizm, który może doprowadzić do tego, że zaczniemy się zastanawiać nie, i to też dla was pewnie może jakaś rada, nie co robimy i nad czym pracujemy, nie nad tym, co jest istotą naszej roboty, tylko nad tym, jak to zostanie odebrane. A to jest ostatnia rzecz, nad którą się powinien dziennikarz zastanawiać, jeśli jest przekonany o wewnętrznej uczciwości. Znaczy, jeśli uważa, że uczciwie podchodzi do roboty, ma jakiś temat, prosta rzecz, górnicy, naprawdę jest wielką pokusą dla takiego faceta jak ja ze Śląska, który podkreśla tę śląskość na każdym kroku, rzucić 3-4 zdania, które będą dla górników fantastyczne. Będą mnie tu nosić na rękach, jeszcze bardziej niż do tej pory. Tak? Tylko, że górnikom też trzeba powiedzieć, że część ich przywilejów jest nie do utrzymania. I trzeba się liczyć z tym, że oni nie będą tym zachwyceni, to najdelikatniej powiedziane. Ale jeśli uważamy, że tak jest uczciwie, to nie możemy się zastanawiać nad tym, co będzie efektem naszego działania, co będzie efektem naszej roboty. Musimy się zastanawiać nad tym, czy mamy rację i czy w interesie społecznym jest to, co przygotowujemy, materiał, relacje, wywiad, cokolwiek. Mnie się wydaje, że dzisiaj prawie każda osoba, która ma oczywiście do tego predyspozycję, zdolności, się do tego zawodu nadaje, jeśli będzie miała odpowiednią determinację i chęć i umiejętności, jakieś też naturalne zdolności, to już nie chodzi o to, czy jest prymusem, czy nie u siebie. W 80%, 90% ma robotę zapewnioną. Znaczy wiem, kto do nas trafia i wiem, jak po, nie wiem, 3-4 dniach praktycznie rzecz biorąc zaczynamy być niemal pewni, czy z dziewczynami, które się tym działem opiekują, czy z moim przyjacielem, zastępcą, z Krzyśkiem, czy ta osoba rokuje, czy nie. Naprawdę niedużo trzeba. A potem no to już jest ciężka robota i tylko tyle. Te dziewczyny, ci chłopacy no, naprawdę pracują tylko trochę mniej niż ja. Na sali jest pewnie sporo studentów trzeciego roku, którzy za rok kończą już studia licencjackie i pewnie się zastanawiają, co robić dalej. Który wybór według pana będzie lepszym wyborem? Metoda małych kroków, czyli zostać na Śląsku i powoli zdobywać doświadczenie i budować jakby tę swoją pozycję, czy od razu skoczyć na głęboką wodę i pojechać do Warszawy, gdzie konkurencja jest ogromna? Tam ktokolwiek będzie próbował jakąś receptę na to podać, to mu nie wierzcie i go nie słuchajcie. Sami wiecie najlepiej. Pod tym względem dziennikarstwo nie jest zwykłym zawodem, że wiąże się jednak z ogromną wrażliwością. To jest, operujemy w bardzo wrażliwej materii. Zajmujemy się ludźmi, ich losami, życiem, karierami. Jeśli komuś łatwiej wykonywać ten zawód, albo potrafi go wykonywać tylko tam, gdzie się urodził, gdzie jest jego najbliższe otoczenie, bo nie wiem, bo to się wiąże właśnie z portalem, który postanowił założyć w sieci i to jest jego miejsce, to tam się będzie realizował. Jak ktoś wie, że chce być Justyną Pochankę albo Kamilem Durczokiem, to pakuje manele i rusza do Warszawy. I przez rok się nie zastanawia, gdzie mieszka, ile zarabia, tylko po prostu działa. Tak? Więc
nie ma gotowej recepty. To wy sobie sami musicie odpowiedzieć na pytanie, poza tym tu jest tyle zmiennych. Ja nie wiem, czy chcecie pisać, być dziennikarzami radiowymi, czy chcecie tworzyć swoje miejsca, swoją przestrzeń w sieci, czy chcecie pracować w dużych telewizjach, czy chcecie mieć programy autorskie, czy was interesuje moda, polityka, nie wiem co jeszcze. To wy sobie musicie na to pytanie odpowiedzieć. A przede wszystkim musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, gdzie sobie wyobrażacie swoje życie. To wbrew pozorom jest bardzo trudne. Przy robocie, która absorbuje 14 godzin na dobę, to gdzie ją wykonujecie, jest niesłychanie istotne. Znaczy, myślę, że nie byłbym w tym miejscu, gdzie jestem, gdybym nie miał tego okresu przejściowego i mógł sobie spokojnie na Śląsku startować i wracać jednak do najpierw nie wiem, domu moich rodziców, potem do mojego mieszkania i budzić się rano i widzieć rondo albo Kostuchnę. Tak? Bez tego pewnie by mi było na początku strasznie trudno. I myślę, że gdyby ktoś mnie wtedy, nawet w najlepszych intencjach, tak jak nie wiem, Krysia projektowała moją przyszłość dziennikarską, gdyby wtedy wrzuciła mnie do trójki radiowej na przykład, albo do telewizji do Warszawy, to być może wróciłbym z podkulonym ogonem, bo nie wytrzymałbym jakoś tam psychicznie tego, że jestem poza domem, że jestem daleko, że jestem nie wiem, bez moich przyjaciół. I chociaż siedząc tutaj wcale nie miałem czasu na to, żeby się z nimi spotykać. Ale to jest kwestia takiego otoczenia, tego co się chłonie z tej najbliższej przestrzeni wokół siebie. Jak dzisiaj nowe media wpływają na działanie i zmiany tych mediów tradycyjnych? Znaczy ja mówię, że wszyscy skończymy w sieci nie dlatego, że wszyscy będziemy autorami portali internetowych, bo jednak sieć to jest coś zupełnie, media sieciowe to jest coś zupełnie innego niż media tradycyjne. W tym sensie to są nowe media, a my jesteśmy stare media. Natomiast w sieci rozumiane jako provider. No, myślę, że gdzieś kiedyś na samym końcu to nie będzie tak, że będzie talerz satelitarny albo coś równie archaicznego, tylko to będzie szerokie pasmo, po którym pójdzie do odbiorcy to, co on będzie sobie życzył i zamawiał. Więc w tym sensie wpływa fatalnie. Internet wpływa fatalnie na tradycyjne media. Internet ma mnóstwo dobrych stron. Dla was to jest w ogóle abstrakcyjna dyskusja, bo wy nie macie skali porównawczej. Wy już jesteście dziećmi internetu. I w tym sensie to wy patrzycie na to zupełnie inaczej. Natomiast ja patrzę jeszcze na media, które miały redakcje, które się zastanawiały nad wyborem treści, którym nie jest obojętne w jakim tonie, z jaką linią programową to wszystko jest prezentowane. A sieć to jest rąbanka między oczy. Coś istnieje, to się to wrzuca do sieci z dobrymi i złymi tego skutkami. I w tym sensie internet zepsuł tradycyjne media, ponieważ pozbawił takiego szacunku, namysłu nad tym, czy odbiorca chce czegoś, czy nie. Tylko mu to dał. Oczywiście są, to my możemy napisać o dobrych stronach internetu. Jeśli chodzi o wolność słowa, to jest medium, które zrewolucjonizowało świat jak nic innego. Nigdy, nigdzie. Nic tak nie zrewolucjonizowało świata jak internet. To, że rewolucje w krajach arabskich zaczynały się od Facebooka, to jest coś, co kiedyś będzie pewnie opisywane tomami w podręcznikach historii, jak takie podręczniki będą powstawały jeszcze. A nie będzie wszystkiego napisanego na fejsie. Także ten wpływ jest, natomiast to, że sensacja, jeśli ktoś dzisiaj mówi, że tradycyjne media się stabloidyzowały, to nie wie, co mówi. Znaczy, to niech spojrzy na gazetę.pl, niech spojrzy na Onet, niech spojrzy na Interię, niech spojrzy, nie wiem, na dowolny portal internetowy i tam dopiero poczyta tytuły. I tam się zastanowi, co jest trzecim miejscem. Tak? Odbiór dzisiaj, nie ma sensu z tym dyskutować. No, odbiór jest taki, jaki jest. Odbiór jest taki, że internet jest medium, które dostarcza coś bez komentarza. Tak jakby tego portalu wiadomościowego, nie wiem, w Onecie czy w jakimkolwiek innym medium, nie tworzyli ludzie, nie siedzieli tam konkretnie z imienia i nazwiska autorzy, nie redagowali tej wiadomości, ale ludzie są przekonani, że internet to jest coś, co... O, tak jest, bo tak jest w internecie. Nie ma sensu z tym dyskutować. No, trzeba przyjąć do wiadomości i reagować na to tak, jak się uznaje za właściwe dla swojego medium i swojej redakcji. Czyta pan komentarze w sieci na swój temat? Wie pan co, parę razy przeczytałem, ale właściwie raczej nie. Raczej nie, dlatego że
Możecie sobie mówić, co chcecie. Może być, będziecie słuchali tysiąca wypowiedzi ludzi, którzy powiedzą, że ich to w ogóle nie obchodzi, że tam siedzi jakiś frustrat Tomaszowa Górnego i że wiadomo, że to jest... To dotyka. Nie ma cudów. Jak się przeczyta o sobie, że jest bucem, złodziejem, zboczeńcem, kretynem, nie wiem kim jeszcze, tak, się nie, to coś z tego zawsze gdzieś zostaje. A ponieważ ani mi w głowie zabraniać ludziom pisać, co o mnie myślą, jasne, że do pewnej granicy, tak? Gdzieś pewnie kiedyś trzeba będzie na coś zareagować. Na razie nie wydaje mi się, ale to niech sobie piszą. No. Mój przywilej polega na tym, że ja tego nie muszę czytać. Ale nie ma mocnych na to, nie wierzcie. Jakby tak o was zaczęli pisać, to też będziecie mieli z tym solidny problem. Nie ma takiego odpornego na świecie, który byłby to w stanie poczytać. I mimo, że wydaje mi się, że jestem dość zahartowany i już różne rzeczy na swój temat czytałem, Ziemkiewicz zrobił ze mnie pijaka na przykład. Kiedyś wygrałem proces z nim z tego powodu. No, różne są takie historie, ale jak na samym końcu przeczytacie coś, co jest naprawdę obrzydliwe i wstrętne, to nie ma mocnych. Obok portali internetowych w sieci istnieją jeszcze blogerzy, którzy bardzo często są porównywani do dziennikarzy. Czy są oni jakąkolwiek konkurencją, czy jednak to są dwie takie grupy, których nie można ze sobą utożsamiać? No, bloger jest o tyle porównywalny z jednym z gatunków dziennikarstwa, o ile się ujawnia, to znaczy jest znany z imienia i nazwiska. Jak pisze pod pseudonimem i się nie ujawnia, to dla mnie nie jest to żaden bloger, tylko głos taki sam jak głos na forum internetowym. Nie widzę powodu. Kiedyś napisałem taki tekst, apel do blogera, no ale oczywiście jak to większość sążnistych, a szlachetnych apeli, szlak go trafił po 2 godzinach w sieci, żeby się ujawniać, żeby nie tworzyć kultury anonimowości. Bierzmy odpowiedzialność za to, co mówimy. Ja zbieram po głowie niewąsko i jak sobie chcę podnieść ciśnienie, to wrzucam portal w Polityce na przykład, albo niezależna.pl i tam czytam różne ciekawe rzeczy o sobie. I to lepiej działa niż kawa rano natychmiast, ale ja to robię pod swoim nazwiskiem. To jest cena, którą się za to płaci. Natomiast jak mamy poglądy, to miejmy odwagę ich bronić, a nie chowajmy się za... Więc w tym sensie blogerzy, którzy są anonimowi, nie są dziennikarzami. Powinni być traktowani dokładnie tak samo, jak te wpisy anonimowe na forum internetowym. Jak dziennikarz zdobywa i pracuje na to zaufanie wśród ludzi? Bo wiadomo, że nie jest tak, że wchodzi pierwsza osoba do faktów na tą godzinę 19, czy na te wcześniejsze wydania i ludzie od razu przyjmują go. Nie wiem, wie pan, nie wiem, nie wydaje mi się, żebym jakoś potrafił bez hipokryzji albo wdzięczenia się do szanownej widowni powiedzieć, jak to się robi, bo znaczy ja wiem na pewno, jak się tego nie robi, myśląc o tym, jak to się robi. Znaczy, jak ktoś zaczyna uprawiać dziennikarstwo i się zastanawia na końcu, jakie będzie miał nagrody, jaką rozpoznawalność, może też jaki kredyt sympatii czy zaufania społecznego, to jest zawód, w który się wchodzi. To przychodzi z czasem. Ja mam akurat to szczęście, że gdzieś tam to mam, tak? I od paru lat ten tytuł jest mój. Natomiast nie mogę o tym zacząć myśleć, bo jak zacznę o tym myśleć, to wrócimy do tego samego mechanizmu, jak wam opowiadałem o górnikach. No, zacznę się zastanawiać, co robić, żeby tego nie stracić. To jest wielki kapitał, znaczy bez dwóch zdań. Ale to cię nie zwalnia od tego, żebyś myślał i mówił to, co uważasz za uczciwe w swoim zawodzie. Więc pewnie, nie wiem, no, funkcja czasu tego, że się ludziom mówi, jak jest. Tak samo byłem z chorobą. Też się ludzie zastanawiali, jaką cholerę to człowiek wyjeżdża z tymi tekstami o swoim nowotworze. No właśnie dlatego, jak się siedzi 10 lat w telewizji, ma się włosy, a jednego dnia się przychodzi i jest się na wizji łysym, to może ludziom się należy wyjaśnienie, czy to jest efekt zakładu, czy może czegoś innego. Tylko to było przyczyną, tylko dlatego to powiedziałem i koniec, kropka. I to w wielu innych takich dziedzinach. No. Róbcie swoje, a tam te wszystkie rzeczy przyjdą z czasem. Jak odnaleźć w telewizji taki złoty środek między szukaniem i publikowaniem takich wartościowych treści, które zainteresują może troszkę mniejszą grupę widzów, a chęcią zarabiania przez stacje telewizyjne coraz większych pieniędzy? Ja myślę sobie, że
te proporcje ustala każdy autor programu informacyjnego sam. I na tym polega ten przepis tak naprawdę na to. I dlatego go nie ma, tak? Gotowego. Bo inaczej byśmy sobie go napisali i mógłby go, mogłaby go dowolna osoba poprowadzić. Pewnie, nie wiem, jakiś aktor zrobiłby to lepiej niż ja, ale nie byłoby w tym autentyzmu i nie byłoby autorstwa przede wszystkim. Natomiast mi się wydaje, że ludzie są dużo mądrzejsi niż się nam wydaje, albo niż czasem przyjmujemy. I trudniejsze tematy, które się przygotowuje, one może nie są tak spektakularne, ale ludzie też ich potrzebują i też na nie czekają. Taki podział, który czasem też w wypowiedziach wielu polityków się dało słyszeć 10 czy trochę więcej lat temu, który się wyraził tym obrzydliwym hasłem Kurskiego, ciemny lud to kupi. To jest coś, co jest absolutną przeszłością. Znaczy ludzie się uczą, ludzie się kształcą, ludzie jeżdżą, ludzie widzą, co się dzieje za granicą, ludzie mają rodziny, przyjaciół za granicą i ludzie rozumieją dużo więcej, niż się jednemu czy drugiemu posłowi czy ministrowi wydaje. Jak się z takim podejściem zaczyna robić, przygotowywać, tworzyć dziennik, program informacyjny, to myślę, że to jest dobra droga, że nie musimy naprawdę się zastanawiać, co pan Jacek z Jarosławca zrozumie z materiału, który puszczamy, tylko zróbmy go atrakcyjnie, zadbajmy o prosty, ale nie prostacki przekaz i pokażmy go ludziom, a ludzie wiedzą, że to jest dla nich ważne, albo czują instynktownie. Jak sobie poradzić z takim czymś, co pewnie bardzo często dotyka dziennikarzy, jak wypalenie, czy brak weny, jakiś kryzys, zwątpienie w ten zawód? Okłamałbym was, gdybym mówił, że codziennie się zrywam jak skowronek do roboty i nie mogę się doczekać momentu, kiedy przekroczę próg mojej kapitalnej stacji. Każdy ma lepsze i gorsze dni. Ja też mam takie dni, kiedy czuję, że to jak się niewiele dzieje, to musimy kombinować, żeby ten dziennik jednak był jakoś bardziej atrakcyjny. Takie dni jak expose zdarzają się raz na 2 lata albo raz na 4 lata. Czy wybory, czy równie istotne wydarzenia. A codzienność jest znacznie bardziej szara i trzeba się nieźle nakombinować, żeby te tematy powymyślać, stworzyć, przygotować, nadzorować. Więc wtedy się też niekoniecznie z takim samym entuzjazmem wstaje do roboty, ale po pierwsze świadomość tego, że jednak robię coś, o czym przez całe życie marzyłem i o czym myślałem, co chciałem robić. Po drugie, że jednak jest jakiś odbiór tego. Nawet jeśli maile zaczynają się od słów ty, Olony i tak dalej. Jednak wzbudza jakieś emocje. Nie ma nic gorszego niż brak reakcji na to, co robimy. Poza tym ja myślę, że trzeba sobie też gdzieś chyba ułożyć trochę jakieś życie alternatywne. I ta robota jest świetna, fantastyczna, ale ona nie może być jedynym zajęciem, jedyną pasją w życiu. Ja dlatego tak jak głupi jeżdżę z tej Warszawy na Śląsk albo w góry do siebie, bo to jest trochę inny świat. Nawet jak wiszę na telefonie albo mam bez przerwy otwartego laptopa, to jest inne otoczenie, inni ludzie, inne zajęcia, inne aktywności. Coś, co jest alternatywą. Ludzie, którzy się całkowicie zatracają w tej pracy, tak absolutnie i całkowicie, zwykle właśnie dopada ich coś na kształt wypalenia, depresji, zaczyna się WUDA i nie wiem, różne inne sposoby odreagowania. Nie wierzcie oczywiście jakiemukolwiek dziennikarzowi, który wam powie, że bez problemu dzisiaj zamienia pracę w telewizji na jakąś inną. Tak? I może być zegarmistrzem albo kimś tam jeszcze. To są pierdoły oczywiście. Każdy z nas kocha tę robotę i nie wyobraża sobie świata bez niej. Absolutnie sobie nie wyobraża. Natomiast musi być coś na kształt takiego alternatywnego świata, bo inaczej się oszaleje. No. I to jest krótka droga do psychiatryka. Więc imprezujcie, uprawiajcie sport, bawcie się, korzystajcie z wszystkich przywilejów waszego wieku, miejcie przyjaciół, róbcie to, co robicie, oprócz pasji, którą macie, albo którą będziecie mieli, albo którą może być dziennikarstwem.
Gadam jak jakiś stary dziad. Nauczyciele, coś mentorskie. Może pan uciec na dłużej niż tydzień, wyłączyć telefon, odciąć się od całego świata? Znaczy, oczywiście, że mogę, tylko że nie potrafię. To. Znaczy, nie umiem żyć bez telefonu, ale to myślę, że to nie jest kwestia dziennikarstwa i równie dobrze może się trafić uzależniony od kontaktów i telefonu lekarz albo ślusarz albo ktokolwiek inny. Ja po prostu nie umiem żyć bez tego i dla mnie kontakt z redakcją i z firmą jest czymś, co... Też także dlatego, żeby wypoczywać spokojnie. Muszę mieć na bieżąco. Znaczy, ja nie umiałbym leżeć na plaży i zastanawiać się, ile... Poza tym, że w ogóle nie leżę na plaży, ale zastanawiać się, ile SMS-ów właśnie czeka na to, że w momencie, kiedy włączę ten telefon, to one się odpalą i mi tam przywędrują na ekran. Ale tak, ja 4 razy w roku jestem na urlopie, naprawdę. Krótkim po krótkim, ale jestem. Ja mam słabą orientację na temat programu waszych studiów. Musiałbym mieć naprawdę dobrą i ja wiem, z kim się spotykam, czy kto przychodzi do mnie do redakcji. I w tym sensie, poza takimi praktycznymi umiejętnościami, które wydaje mi się, że są również do ogarnięcia poza studiami dziennikarskimi, a typu montaż, obsługa, wideo, nie wiem, Final Cut i takie tam jakieś historie, to poza tym niespecjalnie was uczą do bycia dziennikarzem. Ja nawet nie chcę krytykować kierunku waszych studiów, przedmiotów, których się uczycie. Ja myślę o czym innym. Jest niestety w zaniku takie nauczanie, a teraz dopiero będę mówił jak dziad, takie jakie było za moich czasów, znaczy takie ogólnokształcące w dobrym tego słowa znaczeniu. I ja nie mówię o liceum, tylko mówię o umiejętności kojarzenia informacji z różnych dziedzin, analizy tych informacji i wyciągania samodzielnych wniosków. Jakbym miał bardzo brutalnie powiedzieć, to polega to na tym, że przychodzicie do nas do faktów i jesteście fantastycznymi ekspertami od załącznika C4 do umowy D7 kodeksu i ratyfikacji umowy stowarzyszeniowej Polski z Unią Europejską. Szczerze mówiąc, kompletnie, tak? W ogóle mnie to nie interesuje. Nie do tego mi jesteście potrzebni. I nie to będzie wam potrzebne do tego, żeby u mnie pracować. Natomiast jak ktoś potrafi wyciągnąć wniosek z tej dziedziny, i z tej, czyli połączyć na przykład politykę z prawem, jeszcze rozumieniem jakichś procesów społecznych, które zachodzą w tym kraju, nie wiem, od 10 lat, od momentu, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, to jest ktoś, kto się staje partnerem do rozmowy. I czy on będzie miał historię prasy europejskiej w tym palcu, czy w ogóle jej nie będzie znał, to jest wartość, jego wartość dodana, jeśli ją zna, ale to nie jest coś, co zdecyduje. Na pewno języki, znajomość pewnych systemów obowiązujących, pewnych umów społecznych, systemów prawnych obowiązujących w innych krajach, zwłaszcza krajach unijnych, to jest coś, co się może przydać. Czy was nie uczą myślenia? To jest kłopot. Was uczą przedmiotów. I teraz w tym sensie czas mój na uczelni nie był czasem zmarnowanym, bo myśmy się bez przerwy o coś kłócili. Myśmy oczywiście zaliczali tą procedurę karną profesora Marszała i znacznie częściej jej nie zaliczaliśmy oczywiście, bo był jeden z tych przedmiotów, dla których ludzie się przenosili do Krakowa i wracali na trzecim roku tutaj. Ale to był czas takiego kształtowania intelektualnego. O ile liceum było czasem nawiązywania relacji międzyludzkich, które trwają do dzisiaj, większość moich przyjaciół to są moi przyjaciele z liceum, o tyle to, kim jestem dzisiaj, albo kim są moi przyjaciele w życiu, jaki mają światopogląd, co robią, to były sprawy, które były wydyskutowywane wtedy, wykłócane. Znaczy, myśmy się uczyli myśleć. Tu jest problem ewidentny. I to oczywiście to się w najmniejszym stopniu nie odnosi do waszej inteligencji, żeby była jasność, tak? To jest bardzo mądre, fajne pokolenie, jedno, drugie, kolejne. Tylko mówię o tym, z czym przychodzicie do takiej przydatności zawodowej. Tu jest duży problem. A poza tym ja też czasem wrażenie, że jak już tak sobie mówimy, niemiłe rzeczy, że wy chcecie mieć przepis na sukces, taki gotowy. Ilość pytań, które pada i ilość jest świadomym słowem, nie do policzenia, które padają na rozmaitych, też takich jak nasze spotkania, dowodzi tylko jednego, że
ludzie chcą dostać w miarę gotowy przepis na pracę w faktach, na bycie znakomitym architektem, na coś jeszcze innego, na sukces. A tymczasem to jest coś, co się zdobywa metodą prób i błędów.